Czas posprzątać lodówkę. Dawno nie miałam takiej brudnej. A biorąc pod uwagę, że mam dzisiaj bardzo dużo pracy do zrobienia, to jest to idealny dzień, żeby się za to zabrać. Michu też ma dzisiaj mega pracowity dzień, więc właśnie zrobił dwa prania. Wymienił całą pościel, wymienił też poszewki kanapy na balkonie. Brawo my! Ale różnica. Dosłownie 10 minut roboty i teraz wszystko lśni. Nice! Burak to dobre, bo burak to koniecznie, nie? Ziemniak? Dobra. Moim zdaniem byłby idealny do rosołu. Taki... Bo to jest taki rosolak. Ale jest też taka pełna miara, nie? Właśnie wstawiłam nowy weekly vlog na YouTube'a, tak więc mam już dzisiaj wolne i mogę się po prostu zrelaksować. Teraz tylko czekam na wasze komentarze i zobaczymy, jak ten odcinek odbierzecie, czy się wam podoba, czy nie. Dzisiaj od rana kręcę cały dzień jedzenia, który już powinien być od 2 dni na kanale, tak więc jak to was tam zapraszam. Tylko po prostu dzisiaj miała miejsce taka sytuacja, która mi tak zryła banie od rana, jakoś chyba z 2 mieszkania wyżej, ciągle wyje jakiś pies. Przez 8 godzin wył praktycznie cały czas. Oczywiście z przerwami na złapanie oddechu, napicie się wody. To uczucie, że ktoś tam cierpi i ja z tym nic nie mogę zrobić, straszne. Natomiast tak już od 2 godzin przestał wyć i poczułam znowu spokój ducha. Terapię zaraz obok plaży, więc lubię sobie tutaj jeszcze przyjść po terapii, czasem trochę pomyśleć. Dzisiaj była kolejna taka terapia, podczas której zamykałyśmy z Moniką parę tematów. No i ja tak, wiecie, powoli zaczynam czuć, że ta moja terapia zbliża się do końca. Już wcześniej to mówiłam, ale wtedy to było bardziej takie coś, że ja już miałam ochotę to kończyć, a teraz po prostu czuję, że ta terapia się kończy. No i został mi jeszcze taki jeden duży temat, który sobie chcę zamknąć, a potem chyba będę serio kończyć. Dziwne uczucie. Jezu, ale to jest ładnie. Dziwne uczucie. Tak trochę w sumie jest mi smutno. I mam, wiecie, trochę obaw, czy sobie poradzę, czy może wrócę do swoich starych zachowań, jak nie będę miała tak co tydzień. A z drugiej strony też czuję taką nadzieję, że w sumie chyba dam sobie radę, że chyba już to, wiecie, tak chwyciłam. No więc... Nie wiem. Dużo wątpliwości ogólnie różnych. Dzisiaj miałam ochotę na taką budyniową, czekoladową owsiankę. Budyń do owsianki dodaje takiej bardzo fajnej, gęstej konsystencji. I to też jest taka miła, miła owsiankowa odmiana. Zajebiste. Ja dodałam do tego jeszcze mrożone wiśnie, skyr, płatki kokosa, liście mięty. No i mam teraz, wiecie, taki piękny, zrównoważony smak. Coś ciężkiego, coś lekkiego, coś... świeżego. Pycha. Mniej więcej od 3 godzin. Znowu słyszę ten dziwny dźwięk. Stwierdziliśmy z Michałem, że to chyba pies. Masakra, tak wyje, że dosłownie serce mi się łamie. Znajdę, które to jest mieszkanie i wiecie, zostawię sąsiadom na drzwiach karteczkę, że ich pies wyje i żeby po prostu zainstalowali sobie kamerkę. No bo wiecie, ich nie ma w domu, to oni nie wiedzą, że coś takiego się dzieje. Generalnie to jest właśnie taka jedna z najczęstszych behawiorystycznych porad. W ogóle, żeby zainstalować właśnie sobie kamerę w domu i patrzeć, co pies robi, jak nas nie ma. My mamy taką właśnie małą kamerkę, dlatego też na przykład nie baliśmy się zostawiać mango i koko samej, no bo zostawialiśmy je na próbę, patrzyliśmy przez kamerę, no i dzięki temu wiedzieliśmy, co się dzieje. Ogólnie coś takiego, co przechodzi ten piesek, nazywa się lękiem separacyjnym. To jest trudne, ale to jest dosyć częste.
No i da się to przepracować, tylko wiecie, najpierw trzeba wiedzieć, że to w ogóle ma miejsce. Normalnie, kurczę, nic nie słychać. Może to idzie jakoś po wentylacji? Dlatego my to tak słyszymy mocno w mieszkaniu, a na korytarzu tego nie słyszymy. Wyobrażasz sobie, jak ten pies musi być zmęczony po takich 6 godzinach życia? No. Jutro jadę do Warszawy na event, ponieważ mam w kontrakcie z jedną firmą właśnie podpisane uczestnictwo w evencie, co jest dla mnie rzadkością. Ja nie jestem generalnie jakimś eventowym człowiekiem. Zazwyczaj na eventach się po prostu stresuję, spinam i bawię średnio. Natomiast postanowiłam, że tym razem będzie inaczej. Pojadę z dobrym nastawieniem, nie będę się właśnie tak spinać ani chować w swojej skorupie, tylko postaram się dobrze bawić. Dzisiaj zaczynam pierwszy etap przygotowań do tego eventu, czyli będę nakładać samoopalacz. Ja generalnie używam samoopalacz do ciała i do twarzy przez cały rok, ponieważ unikam słońca, a zwłaszcza latem to już totalnie trzymam się zasłonięta na maksa, więc samoopalacz to mój najlepszy przyjaciel, no bo bardzo lubię opalony wygląd, natomiast szukam zdrowszych alternatyw. Dzisiaj we współpracy z Veoli Botanica chciałabym Wam pokazać moją ukochaną serię brązującą. Veoli Botanica to polska firma, która tworzy dwa najlepsze samoopalacze, jakie w życiu miałam. Piankę samoopalającą do ciała oraz kropelki samoopalające do twarzy. Te kropelki to jedyny samoopalacz do twarzy, który mnie nie zapycha. Tej serii samoopalającej jest trzeci produkt, czyli taki balsam brązujący. To jest balsam, który fajnie używać po prysznicu i on dodatkowo jeszcze wydłuża tę opaleniznę i trochę ją podbija. Tylko, że to jest produkt już taki, wiecie, nawilżający. Natomiast ja Wam dzisiaj pokażę, jak sprawdzają się te takie właśnie typowo samoopalające, lekkie produkty. Zaczynamy od pianki samoopalającej. Obecnie jestem w trzecim opakowaniu tego produktu. To jest produkt, który wyróżnia się absolutnym brakiem zapachu. Nie śmierdzę po nim jak spalony kurczak, co jest cudowne. I druga niezwykła cecha, ta pianka nie brudzi ubrań. Więc spokojnie mogę się nią posmarować rano, chodzić w niej cały dzień i na wieczór będę gotowa. Czegoś takiego nie widziałam w żadnym innym samoopalaczu. Dodatkowo jest to pianka, która ma pewne wartości też odżywcze dla skóry, nawilżające. Na przykład zawiera wodę kokosową i ekstrakt z brązowych alg. Dodatkowo jest to produkt w szklanym opakowaniu, nadającym się do recyklingu. No i też produkt wegański. Do zestawu brązującego dołączone są też dwie rękawice, rękawica peelingująca, no i rękawica do aplikacji samoopalacza, na której doskonale będziecie widzieli, że ten samoopalacz nie brudzi. Samoopalacz skończony, rękawica jest mokra, ale czysta. Amazing. Kropelki do twarzy również nie śmierdzą spalonym kurczakiem, natomiast mają jeszcze ogromny plus w postaci działania pielęgnacyjnego, nawilżającego, ponieważ te kropelki zawierają jeszcze kwas hialuronowy i dzięki temu skóra wytrzymuje 30-40 minut w tym produkcie przed nałożeniem kremu. Bo ja oczywiście zawsze nakładam jeszcze krem na samoopalacz, ale chcę, żeby się fajnie wchłonął i dał równy kolor, więc zostawiam go na skórze na takie właśnie 30-40 minut i dzięki właściwościom nawilżającym jest to przyjemne oczekiwanie. Podsumowując, jeżeli szukacie nieśmierdzących, niebrudzących samoopalaczy o świetnych składach, to polecam. Dzisiaj mam bardzo dobry dzień, ponieważ udało nam się namierzyć pieska, który wyje. Okazuje się, że nasi sąsiedzi z dołu w zeszłym tygodniu kupili szczeniaczka, który ma 5 miesięcy, no i są totalnie w dupie, nie mają pojęcia, co zrobić. Jesteśmy z nimi w kontakcie, zaoferowaliśmy naszą pomoc i mam nadzieję, że skorzystają. Kolejna dobra nowina to w ogóle patrzcie na kolor mojej skóry. Ja wyglądam jak tysiącletnie drzewo machoniowe albo jak ramen nudle w sosie sojowym, co jest idealnie taką estetyką, do jakiej dążę. W zasadzie kończę się teraz pakować i ruszam do Warszawy.
ale fajnie się bawiłam na szkoleniu. Było naprawdę super. Teraz jeszcze czekam na kumpele i będziemy jeść. Tajskie dzisiaj. Super. Poszłam z dobrym nastawieniem, nagadałam się, miałam świetny dzień i w ogóle jakby nie mam takiego poczucia, że się zużyłam, że się jakby wyczerpałam, bo nie dałam z siebie żadnej energii więcej niż to, co mam. Jakby wiecie, niczego nie udawałam, nie nakładałam żadnej maski, po prostu pełen komforcik i naprawdę bycie sobą. No więc, well, traktuję to jako pewien osobisty progres. Bo dotychczas coś takiego było dla mnie niemożliwe, co oczywiście wynikało z mojego niskiego poczucia własnej wartości. Przychodziłam na taki event i wiecie, porównywałam się, bo bez pewnych osób wypadałam gorzej w moich oczach, więc te osoby olewałam, a wobec pewnych osób w moich oczach wypadałam lepiej, więc się czułam jakimś kurwa królem świata. A to wszystko po prostu była niska pewność siebie, niskie poczucie własnej wartości. No i co, ostatnie 2 lata nie było eventów, no bo była korona. Ja przez ostatnie 2 lata cały czas na terapii przepracowywałam właśnie to, skąd, wiecie, skąd to poczucie niskiej wartości, jak mogę się sobą lepiej zaopiekować, jak mogę inaczej o sobie myśleć. No i teraz naprawdę, kurde, widzę efekty. Po prostu wyszłam do ludzi i czułam się dobrze, szczerze, bez porównywania, na pełnym luzie. No, bardzo fajne uczucie. Well. Cieszę się, że przyjechałam. To był, wiecie, taki po prostu dla mnie fajny sposób, żeby w praktyce sprawdzić, czy te moje zmiany z terapii są realne. Jedynym minusem tego eventu było to, że nałożyłam wysokie obcasy. Czemu ja nałożyłam te obcasy? Nie mam pojęcia. Jakby... Serio. Będę sobie to pytanie zadawać przez najbliższe 30 lat. Stopy mi odpadają. Wróciłam do domu. Nie ukrywam, że już bardzo tego potrzebowałam, ponieważ w Warszawie spałam u mojej przyjaciółki. A wiecie, jak to jest ze spaniem u przyjaciółki. O dziwo, jest w tym bardzo mało spania, bardzo dużo jedzenia, gadania, potem doklejania rzęs i znowu jedzenia i gadania i kręcenia włosów i takich różnych rzeczy. Tak więc jestem taka, kurde, niewyspana. 2 noce, a ja się czuję, po prostu była po 3-tygodniowym... Nie, przesądzam. Po 3-dniowym festiwalu. No i rzeczywiście, było bardzo fajnie. Ach, dobra przyjaciółka, to naprawdę jednak jest skarb. Po prostu w takich momentach, jak się trochę odlatuje od rzeczywistości, to wiecie, potrafi taka osoba cię wziąć, ciągnąć trochę na ziemię, pomóc wyluzować i naprawdę dużo mi dał ten czas. Ja właśnie ostatnio zaczęłam troszeczkę odjeżdżać w taką stronę, że muszę mieć wszystko tak, wiecie, zorganizowane i powinny pewne sprawy wyglądać tak, tak i tak. I tak, wiecie, zaczęłam się ewidentnie usztywniać w swoim działaniu i narzucać sobie jakieś takie dziwne, zbyt wysokie, krzywe wymagania, a właśnie Patrycja mi tak powiedziała, że Sara, co ty pierdalasz? Weź się uspokój, wyluzuj trochę i to wszystko nie musi tak wyglądać. Możesz być bardziej elastyczna. Naprawdę, kurczę, potrzebowałam tego usłyszeć. Mam teraz taki, wiecie, taki mega, taki dużo lżejszy mudzik. Ach, dopiero w tej kamerze widzę, jaka jestem opalona. Wyglądam jak jakaś Brazylijka, nie? Mamacita, gorąco. Dobra, wydało się, że słucham Oliwki Brazil, ale jak co, to nie mówcie o tym nikomu. Ojej, cześć! Cześć, Lichu, wiecie co? Stał się naszym osiedlowym behawiorystą. Bo jak mnie nie było, rozwiązał problem psa na dole. Czy zostawiliśmy jej kartkę parę dni temu? Czy 2 dni temu? Że jest taka sytuacja, że pies bardzo głośno szczeka i zabrali czego? Jakby potrzebowali jakiejś pomocy, żeby się skontaktowali, pracujemy zdalnie i moglibyśmy się nią zaopiekować, przyjść coś takiego.
I pani dzwoniła, że bardzo dziękuję za kontakt. No potem jeszcze następnego dnia z nią rozmawiałem, właśnie mówiłem, że tam zaoferowałem, że może taki kojec może tu mały zrobić, że może był podrzucany do pracy i tam córka wracała do szkoły, bo odbierała czy coś. I że generalnie powiedziałem, mówiłem, że właśnie, że mamy dwa psiaki, jeszcze jedną labradorkę i drugą taką przybłędę, nazwijmy to, która też była bardzo strachliwa i że ona w sumie nie miała od prawie od początku problemu zostawania samą, ale samą w sensie z drugą, nie? Bo... I że generalnie jak są dwa, to dużo łatwiej zwyczajnie, plus jakieś tam swoje miejsce i tak dalej. No i dzisiaj rano pani się dzwoniła, że zostawiła je razem, a wcześniej chyba zamykała w pokoju jednym, żeby tam nie sikała podejrzewam do domu. I że zostawiła je razem w całym otwartym mieszkaniu i jest cicho, więc najwyraźniej pomogło. Mogło. Trening zrobiony, ogólnie dzisiaj poszło naprawdę zarąbiście. Pierwszy raz wjechały 90 kg w sumo od powrotu do ciężarów, więc okejka, naprawdę okejka. No a teraz idę sobie kupić kwiaty do mieszkania i jeden kwiat na prezent, bo mój kumpel się przeprowadził do nowego mieszkania. Ojej, błagam cię, przeżyj to. Przedstawiam wam nowych członków rodziny. Po pierwsze taka Corokia albo Korokia. Ja nigdy nie wiem, jak to się wymawia. I to jest taka jakby ze srebrnymi listkami. Kolejna Corokia, tylko troszkę innego typu. Taka, widzicie, zielona, mniejsza. Corokia, Korokia. Bardzo ładna nazwa. Dla mojego ziomeczka wzięłam taki zestaw paprotka z donicą. Michu mówi, że ta paprotka jest brzydka, ale kurczę, jest prześliczna. Patrzcie, jaka delikatna dziewczyna. Taka miękka, śliczna, no nie wiem, Michu jest głupia, on się po prostu nie zna. No to jest duże bydle. Ja tego nazwy nie znam, ale tak trochę przypomina mi dużego pieniążka i podobno całkiem dobrze poradzi sobie w delikatnie ciemniejszym miejscu. Zobaczymy, czy to w ogóle wejdzie do tej donicy. Bo specjalnie do tej donicy to kupiłam. Uuu, perfekcja. Wow. Tutaj taka doniczka. A tutaj to taka. Trzeba odwrócić, jakby o perfekt. O tak? Tak. Fajny ma ten pień, co? No ja zachęcam. Okej. Okay.